Znani ludzie, którzy odeszli w ciągu ostatnich 10 dni. Legenda polskiego łyżwiarstwa szybkiego, Erwina Ryś-Ferens, zmarła 20 kwietnia w wieku 67 lat. W czasie kariery sportowej Erwina Ryś-Ferens dostarczała kibicom wielu wzruszeń i emocji. Była jedną z najlepszych polskich łyżwiarek szybkich. W swoim dorobku miała aż 83 tytuły mistrzyni Polski, a także ustanowiła 50 rekordów kraju. To historyczny wyczyn. W ostatnich latach Ryś-Ferens walczyła ze straszną chorobą, rakiem kości. Na jej leczenie organizowane były zbiórki. Rak kości sprawił, że ona straciła czucie w nogach, nie mogła chodzić, wymagała całodobowej opieki. Dziennikarz radiowy, były prezes Polskiego Radia, Andrzej Siezieniewski zmarł w czwartek 21 kwietnia w wieku 71 lat. Francuski aktor, producent filmowy, scenarzysta i reżyser Jacques Perrin zmarł 21 kwietnia w wieku 80 lat. Na swoim koncie miał rolę w ponad 70 filmach. Występował zarówno we włoskich, jak i we francuskich produkcjach, w takich jak Pan od muzyki, Braterstwo wilków i Prawie człowiek. Za rolę w ostatnim z tych filmów zdobył w 1996 roku nagrodę na festiwalu w Wenecji. Kinomani zapewne znają go najbardziej z roli w słynnym, nagrodzonym Oscarem filmie Cinema Paradiso. Perrin spełniał się także jako producent, scenarzysta i reżyser. Był laureatem dwóch Cezarów. Pierwszego zdobył w 1996 roku jako producent filmu Mikrokosmos, a kolejnego w 2009 roku za najlepszy film dokumentalny Oceany. Polski reżyser filmowy i telewizyjny Witold Orzechowski zmarł 22 kwietnia w wieku 80 lat. Filmowiec karierę zaczynał w TVP jako grafik i dekorator, a z czasem zaczął spełniać się w roli reżysera i scenarzysty. Przez wiele lat był reżyserem talkshow Polsatu Na każdy temat, którego był twórcą, odpowiadał również za scenariusz serialu Kariera Nikodema Dyzmy. 23 kwietnia w wieku 75 lat zmarł Tadeusz Rzemykowski, senator trzech kadencji oraz wicemarszałek Senatu czwartej kadencji. Polski malarz, działacz środowiska artystycznego i urzędnik samorządowy Czesław Tarczyński zmarł 23 kwietnia w wieku 73 lat. Polski dziennikarz i działacz sportowy, uczestnik Powstania Warszawskiego, Zygmunt Głuszek zmarł 25 kwietnia w wieku 93 lat. Dziennikarka i producentka ukraińskiego Radia Swoboda, Wiera Girić, zginęła po ostrzale w Kijowie, do którego doszło 28 kwietnia. Ciało kobiety znaleziono pod gruzami nad ranem w piątek 29 kwietnia. Rosyjski pocisk trafił w jej dom.